24 kwietnia, druga niedziela wielkanocna. Co nas czeka w rozpoczynającym się tygodniu? Jutro w poniedziałek święto św. Marka, po mszy wieczornej procesja o urodzaje ulicą NATO w Pola. Potem też wieczorem spotkanie dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych. We wtorek mamy uroczystość świętego Wojciecha o godzinie 10:00 matecznik spotkanie dla mam przebywających z dziećmi na urlopie macierzyńskim i wychowawczym. Wieczorem spotkanie parafialnej rady duszpasterskiej w Salce. W środę wieczorem spotkanie biblijne serdecznie zapraszam. W czwartek przed południem seniorat. Zapraszam wszystkich emerytów i seniorów, a wieczorem Msza Święta Szkolna. Zapraszam wszystkie dzieci, a po niej spotkanie dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej. W piątek, kochani, wieczorem Eucharystia przygotowana przez Wspólnotę Dawid. Zapraszam szczególnie młodzież i młode rodziny. W sobotę przed południem, równolegle w kościele, spotkanie dla ministrantów, lektorów i kandydatów na ministrantów, a w domu sióstr spotkanie. Dla dziewczyn w ramach formacji Dzieci Maryi. Przyszła niedziela to pierwsza niedziela miesiąca, poranna Msza Święta w języku niemieckim. Potem zapraszam na 10.30 wszystkich tegorocznych maturzystów. Będziemy się modlić o błogosławieństwo o Dary Ducha Świętego, pomyślny przebieg egzaminów. I przyszła niedziela to jest też pierwszy dzień maja, dlatego po południu zaczynamy nabożeństwa majowe. Kochani, życzę Wam błogosławionego, pięknego tygodnia. Tradycyjnie odsyłam Was w opisie tego filmu do intencji mszalnych na ten tydzień oraz ogłoszeń duszpasterskich. Śledźcie też nasze profile w mediach społecznościowych i trwa ciągle czas zapisów na wyjazd wakacyjny do Zakopanego, w lipcu pierwszy turnus albo drugi turnus do wyboru w sierpniu. Szczegóły też podlinkowane w opisie tego filmu. Niech Wam Pan Bóg obficie błogosławi.